W zeszłym tygodniu Poznań obiegła wiadomość o chorej na gruźlicę kobiecie. Dramaturgi całej sytuacji dodał fakt, że chora pracowała w szkole, przez co stykała się z bardzo wieloma osobami, przede wszystkim uczniami. Spośród potencjalnie zagrożonych zarażeniem osób wytypowano 200, od których pobrano krew. W tej chwili tylko czekamy na informacje, czy w ogóle doszło do zakażenia. Badania zostały przeprowadzone dopiero teraz, gdyż ewentualne objawy gruźlicy wykrywalne są dopiero po upływie 4-8 tygodni od kontaktu z chorą osobą. Tyle samo będą musiały odczekać osoby, które miały kontakt z 16-letnim uczniem jednej z poznańskich szkół. Szkoła wytypowała 46 osób, tym jest większość uczniów, jak też nauczyciele. Te badania będą mogli przeprowadzić w grudniu. Oba przypadki gruźlicy nic nie łączy. Chorzy nie mieli ze sobą wcześniej kontaktu. Jak przyznaje rzecznik Sanepidu, gruźlica jest ciężką chorobą, ale uleczalną. Higiena, przede wszystkim mycie rąk, to są te podstawowe zasady, które w jakiś sposób. Chronią nas też przed różnymi bakteriami, wirusami, a na to jesteśmy narażeni codziennie, można powiedzieć, w każdej chwili. Życiu i zdrowiu 16-letniego chłopaka w tym momencie nic nie zagraża. Przebywa on na oddziale pulmonologicznym jednego z poznańskich szpitali.